Cześć, witajcie na kanale Żużlowy Degustator. Pierwszy film, w którym rozprawialiśmy o upadkach i ich wpływie na historię naszego pięknego sportu, przyjął się bardzo dobrze, więc naturalną koleją rzeczy jest stworzenie kolejnej części. Oto druga z nich. Zanim zaczniemy, zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji tego kanału. Naszym celem jest dojście do 5000 subskrypcji przed Grand Prix w Toruniu. Czasu jest mało, ale wierzymy, że może się to udać. Zaczynamy! 12 lipca 2003 roku doszło do upadku, który znacząco zmienił postrzeganie bezpieczeństwa zawodników na torach żużlowych. Stosowano już bandy dmuchane, niestety, jak się później okazało, również na prostych. W 15 wyścigu Grand Prix w słoweńskim Krzyżko przekonał się o tym bardzo dotkliwie Czech Lukas Dryml. Atakując Grega Hancocka z wyjścia z drugiego łuku trzeciego okrążenia, zabrakło dla niego miejsca i hakiem dotknął dmuchańca, z całą siłą uderzając o tor. Popularny Bubi stracił przytomność i zaczął dławić się własnym językiem. Zawodnik natychmiast został przewieziony do szpitala z podejrzeniem urazu kręgosłupa. W szpitalu zdiagnozowano u niego bardzo poważne wstrząśnienie mózgu. Czech stracił również 4 zęby. Po tym upadku nigdy więcej nie zbliżył się do poziomu, jaki prezentował wcześniej, a mówimy tu o nadziei czeskiego żużla i zawodniku, który w wieku 21 i 22 lat aż 4-krotnie stawał na podium turnieju w Grand Prix. Ten upadek spowodował zakaz stosowania dmuchanych band na prostych. W 2002 roku swój debiut w cyklu o indywidualne Mistrzostwa Świata miała runda Grand Prix Europy w Chorzowie. Kocioł czarownic przyjął najlepszych zawodników globu, w tym Krzysztofa Cegielskiego. Sam Cegielski również debiutował w Grand Prix jako stały uczestnik cyklu. Zawody dla zawodnika startu Gniezno układały się wyśmienicie, gdyż jako jedyny Polak zdołał awansować do wyścigu półfinałowego. W tymże wystartował jednak fatalnie i jechał daleko za swoimi rywalami, tak naprawdę grzebiąc swoje szanse na dalsze starty w tych zawodach. Na wyjściu z ostatniego łuku tego wyścigu Ryan Sullivan wpadł w koleinę, jego motocykl wyciągnęło, a sam Australijczyk nie był w stanie opanować maszyny. Odbił się od płotu, a w motocykl Saliego uderzył Cegielski. Jaki to miało wpływ na historię żużla, zapytacie? Ano taki, że start bez Cegielskiego w składzie pojechał najważniejsze spotkanie z Falubazem Zielona Góra. Cegielski legitymował się średnią 2,535, więc sami rozumiemy, jak istotnym był on ogniwem swojej drużyny. Sprawa wyglądała tak, że zwycięstwo z Falubazem na swoim torze dawało Gnieźnianom awans do Ekstraligi. Niestety, w tym meczu to goście okazali się lepsi i drużyna z pierwszej stolicy Polski musiała mierzyć się w barażach z Wybrzeżem Gdańsk. Sami doskonale wiemy, że dla drużyny z ligi niżej baraże są bardzo ciężką przeprawą i tak było w tym przypadku. Cegielski co prawda wrócił już do składu, ale to było za mało na siódmą drużynę najwyższej klasy rozgrywkowej, a start marzenia o awansie musiał odłożyć na później. Jeśli już mówimy o Krzysztofie Cegielskim, nie sposób nie wspomnieć fatalnego w konsekwencjach upadku zawodnika w Szwecji, który zakończył jego karierę. 3 czerwca 2003 roku w 15 wyścigu meczu Wetlandy z Rozpigarną po starciu na pierwszym łuku wychowanek gorzowskiej stali runął na tor, a w jego plecy uderzył motocykl Reana Fischera. Diagnoza lekarzy była jak wyrok. Poważny uraz kręgu 12, który obrócił się o 180 stopni i poważnie uszkodził rdzeń kręgowy. Był to więc wyrok w postaci jazdy na wózku inwalidzkim do końca życia. Oprócz tego miał przebite płuco i 7 złamanych żeber. Pomimo tego zawodnik nie poddał się. Podjął heroiczną rehabilitację i na przekór wszystkiemu stanął na własne nogi. Zdołał nawet wsiąść na motocykl żużlowy i przypomnieć sobie, jak to jest, kiedy człowiek i maszyna stają się jednym ciałem. Cegielski jest przykładem, że nawet w najgorszym momencie można zachować nadzieję i siłę do walki oraz chęci poprawiania beznadziejnego stanu rzeczy. Obecnie jest on ekspertem telewizyjnym oraz założycielem stowarzyszenia Metanol, pomagającego żużlowcom. Dream Team, drużyna marzeń, murowany faworyt do złota. Tak mówiło się o drużynie włókniarza Częstochowa w sezonie 2008. Hancock, Pedersen, świętej pamięci Richardson, Ułamek, Gapiński. Skład na złoty medal. Dream Teamy mają jednak pewną wadę. W przypadku kontuzji diametralnie tracą swoje atuty. W trzecim wyścigu rewanżowego półfinałowego meczu pomiędzy włókniarzem Częstochowa a Unią Leszno doszło do fatalnie wyglądającej kolizji. Ułamek wyciągnięty przez kolejne uderza w Richardsona i kończy się to bardzo źle wyglądającym upadkiem. W gorszym położeniu był Anglik, który z całym impetem uderzył w bramę wyjazdową z parku maszyn i upadł bardzo blisko brony, którą równa się tor. Richardson kończy zawody, a włókniarz musi radzić sobie bez Gapińskiego, który doznał kontuzji na treningu przed meczem, no i bez Lee Richardsona.
W konsekwencji przegrywa na swoim torze 50-40 i to Leszczynianie meldują się w finale, a Włókniarz kończy sezon na czwartym miejscu. Kolejnym przykładem błędnej decyzji sędziego, która miała kolosalny wpływ na losy tytułu indywidualnego Mistrza Świata, była sytuacja z 14 wyścigu finału Wojens w roku 1994. Był to ostatni finał jednodniowy. Od następnego roku żużlowcy ścigali się o tytuł najlepszego zawodnika na globie w cyklu turniejów nazwanych później Speedway Grand Prix. W 14 gonitwie tych zawodów pod taśmą stanęli Josh Larsen, Craig Boyce, Mark Loram i Hans Nielsen. Po równym starcie zabrakło miejsca dla zakładającego się z czwartego pola Nielsena, który odbił się od Marka Lorama i upadł na tor. Sytuacja, jakich wiele na żużlu. Sytuacja typowo pierwszołukowa i naszym zdaniem ewidentnie do powtórki w czterech. Tymczasem sędzia tych zawodów miał inne spostrzeżenia i postanowił wykluczyć z tego wyścigu Hansa Nielsena, co jak się później okazało miało wpływ na losy tytułu. Nielsen wygrał wszystkie wyścigi, które ukończył, zapisując na swoim koncie 12 punktów. Tyle samo miał Tony Rickardson i Craig Boyce, więc o złocie decydował wyścig dodatkowy. W tym najlepszy okazał się Tony Rickardson, który rozpoczął swoją erę w światowym żużlu. Czy błędna decyzja sędziego odebrała Nielsenowi szansę na tytuł? Prawdopodobnie tak. Wystarczyło w 14 biegu zdobyć jakikolwiek punkt i miałby ich więcej od rywali, z którymi mierzył się w wyścigu dodatkowym. Ostatnim w tym filmie będzie upadek Rafała Wilka. W meczu ligowym, który odbył się 3 maja 2006 roku, na wskutek wypadku Wilk stracił czucie w nogach i został przykuty do wózka inwalidzkiego. W wyjściu z ostatniego łuku 8 wyścigu drużyn z Krosna i Grudziądza Wilk wpada w kolejne. Jego motocykl wyrzuca na zewnętrzną i razem z zawodnikiem odbija się od bandy. Na domiar złego w leżącego już na torze Rafała Wilka wjeżdża Martin Waculik i wszystko przybiera najgorszy scenariusz. Po badaniach okazało się, że ulubieniec krośnieńskich kibiców ma złamany kręgosłup w odcinku lędźwiowym, a lekarze nie dają zbyt dużych szans na to, by Wilk był w stanie samodzielnie chodzić. Oprócz tego zdiagnozowano uraz głowy i połamane żebra. Kariera Rafała zakończyła się. Tak, ale tylko żużlowa. Sportowy duch rzeszowianina nie pozwolił mu siedzieć w domu i użalać się nad własnym losem. Wilk znalazł sobie inne zajęcie. Rozpoczął treningi i rywalizację w kolarstwie szosowym na rowerach napędzanych siłą rąk, tak zwanych handbike'ach. Konsekwencją wszystkiego, co wydarzyło się po upadku w Krośnie, są 3 złote medale Igrzysk Paraolimpijskich i 1 srebrny oraz medale Mistrzostw Świata. Został również odznaczony Orderem Odrodzenia Polski. Wilk jest przykładem słuszności słów Maksymy, w którą sam wierzy. Jeśli chcesz, znajdziesz sposób, jeśli nie, powód. To by było na tyle, jeżeli chodzi o ten film. Zachęcamy do zostawienia łapki w górę i suba oraz podzielenia się swoją opinią w komentarzu. Trzymajcie się ciepło. Cześć!